Panowie, podobno wasz rewanż miał być w K1. Dlaczego finalnie bijecie się w formule MMA? Ja też coś słyszałem o jednej ręce. Miało być w K1, ale no tak jakbym przegrał pierwszą walkę, to miało być w K1, a że no nie przegrałem, to dlatego jest znowu MMA. No tak, no to można krótko streścić. Mieliśmy wpisany rewanż w K1, bo Błaszczyk sobie zdawał sprawę z tego, że przegra. To, że tam wleciał superbohater w pelerynie Piotr Jarosz i uratował mu życie w ostatnich kilku sekundach, ale spokojnie, nie martw się, jak teraz nagram z tobą najostrzejszego i największego pornola na świecie, bo cię zerżnę przy 70 tysiącach ludzi. Ty tu będzie, że walenie Patusa w pusty łeb, analna destrukcja na oczach 70 tysięcy ludzi, to dostaniesz ten rewanż w stójce. Uwierz mi, ja się nikogo nie boję. Cieszę się. Już na pewno nie takiego mojego szczura. Czekaj, to dlaczego nie zawalczyłeś teraz w K1? Bo ponoć wygrałeś pierwszą walkę, ale spokojnie, teraz postawię kropkę na D. K1 i powiedziałeś, że nie, no bo nie masz jaj, no i tyle, no. Będziemy się bili, teraz zawalczymy w MMA i nawet jak przegram, to ja się będę nawet cieszył, to będę mógł ci wpierdolić tak, jakbym chciał. Ja już i tak ci zakończyłem karierę, kręgosłup połamany, resztki mózgu wycięte. Jakbym miał kręgosłup połamany, to bym nie chodził, wiesz? No ale coś tam ci grzebali w kręgosłupie, nie? Resztki mózgu też ci wycięli, stąd te dziurki na głowie. Tak jest, tak możesz mówić. Kamil, ty też wspominałeś o walce w boksie z jedną ręką, Amadeusz podobno się nie zgodził na taką walkę. Ja byłem na to chętny, no, jedną ręką, tylko drugą ręką chciałem się bronić, nie mieć jej przywiązanej na jaj, no bo no, to jest dużo większy chłop ode mnie. No i chciałem się bronić drugą ręką, tak? No, więc to myślę, że byłoby fair, że biję tylko jedną ręką, a drugą ręką się bronię. No ale no, Amadeusz, no to tak jak mówię, no, nie miał na to jaj, żebym tak zawalczył, więc walczymy znowu w MMA. Głupierdoli, głupoty ten Kamil. Miesiąc czasu dogadywaliśmy walkę. Ty potrafiłeś w ciągu jednego dnia 3 razy zmienić formułę. Oczywiście, że jeśli, że najpierw chciałbym wytrzeć tobą oktagon jak ostatnim razem i zrobić rewanż w MMA, a później możemy się klepać w stójce. Bardzo chętnie się z tobą sprawdzę. Super, to się cieszę. To będziemy. Na pewno zrobię. Mam nadzieję, że nawet jak wygram... Negocjowaliśmy miesiąc czasu i ostatecznie do walki nie doszło. Amadeuszko, posłuchaj. Mam nadzieję, że jak wygram walkę teraz znowu w MMA, to dasz mi walkę w K1. Spokój, z przyjemnością. Mówisz mi, że chętnie mi się sprawdził. Dłuższy czas... Muszę najpierw wygrać, więc nie ryzykowałem, dlatego że dam po nogi, ale z przyjemnością. Ja za każdy razem mówiłem K1, to się nie godziliście, więc no, coś tutaj nie gra. Kamil, ale w przypadku twojej wygranej, jaki sens by miała trylogia? Jeszcze raz? Jaki sens by miała trylogia w przypadku twojej wygranej? No nie miałaby. No nie miałoby sensu, więc może najwidoczniej muszę chyba przegrać, żeby było szans. Ale to pomarzyć może tylko, Kamil, ja jestem naprawdę teraz w jednej z... Myślę, że to będzie moja życiowa forma. Zmierzysz się z moją najgorszą wersją i odzyskać tytuł Władcy Piekieł. Honorowo się tego trzymałem. Czekam na to, Amadeuszku. Cały czas mnie to bolało jak chuj, ale idę odzyskać część siebie, a później jak zetnę tobie głowę i będę się nią wszystkim chwalił, to później idę ścinać całej reszcie. Czekam na to, Amadeusz. Naprawdę czekam.